Dzień dobry. A nie słyszałem. Dzień dobry. Cieszę się, że mnie słychać. Słuchajcie, zaraz tutaj obejrzycie fajne przedstawienie, tylko żeby było śmieszniej, nasi pracownicy szykowali już od dłuższego czasu ten spektakl dla was, ale żeby było śmieszniej, dzisiaj wspólnie z moim kolegą przestawiliśmy im wszystkim zegarki o godzinę i oni od rana myślą, że to przedstawienie będzie dopiero za godzinę. Także na początku musicie być całkiem zupełnie cicho, żeby oni się nie poznali. Zaraz zgasną te światła, ja zapalę te światła, które spowodują, że oni nie będą was widzieć. I zobaczycie, co się będzie działo, ok? No dobra, to będziemy próbować. No jestem. Słuchaj, weź trochę światło daj tak tutaj na nasiówkę. Dobra, dobrze. A tutaj trochę koloru, tak gdzieś nam dodało tutaj koloru, to tutaj będzie komnata. No tak, komnata jest. I trochę zieleni na las. Gdzieś trochę. No dobra, kurczę, aha, drzewa już nie ma. Tak. Agata, co z tym drzewem? A gdzie ona się podziewa? Nie, nie, nie,
Ja tutaj mam do zrobienia drzewo, dekoracje, ja nie mogę się bawić. Oj, Ani Ewo. A co cię bawię? No lekko to co, no przecież Ania z zielonego wzgórza, oczywiście. Wcale nie Ania, bo tylko czerwonego kartopka. A może zagramy Ania z zielonego wzgórza, która zaprzyjaźniła się z czerwonym kapturkiem, a w lesie spotkali super bohatera. Ja nic o tym nie wiem. Nie, to nie prowadzi. Dobra.
wiecie? Śnieżkę do lasu i ma się zabić!
Chodźmy teraz. Będzie dobra. Nie się.
twarda i niepogotowana. Jestem księżniczką, nie mogę jeść takich rzeczy. Jestem zmęczona. Próbowanie to zdążyło śmiesznie. Marze była bardzo zmęczona. Od razu zasnęła. Jak biegała, cały dzień po lesie, nie wiedząc co począć.
tam prać, sprzątać i gotować się do krasalu. Thank you.
ważne. Ale to nie jest ta bajka! Piękniejszy
Lęko, Karlo. Czy postanowiłaś już ślub iść? Thank you.
kobiet jak tam chcecie. A ja tylko wam powiadam, krasnoludki są na świecie. Kochani, na końcu dnia dziecka życzymy wam wszystkim dużo, dużo zdrowia, uśmiechu i dużo zabawy. Bo jak widzicie, my tak w wolnych chwilach po prostu się bawimy, żeby coś tam dla was pokazać i się z wami bardziej zaprzyjaźnić i poznać. I teraz chciałabym tutaj powiedzieć, kto wystąpił. Mam nadzieję, że wszyscy już znacie nas dobrze, bo spotykamy się bardzo często. Ale tak, mam ściągawkę, bo się tutaj założyłam z całym zespołem, że... No dobrze, to tak. Dziękuję bardzo serdecznie. Ewa Matras. Dziękujemy jeszcze raz, wszystkiego dobrego.